Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na panelu przygotowanym przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu oraz Oddział IPN w Lublinie. Panelu Radomski Czerwiec po 45 latach. Bardzo się cieszę, że wśród nas możemy gościć panią minister Zofię Romaszewską, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy panią. Ja bardzo dziękuję pani minister, że zgodziła się wziąć udział w naszym panelu dyskusyjnym. Witam serdecznie wśród nas pana doktora Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy panie prezesie. Witam wśród nas pana Stanisława Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. I bardzo dziękuję panie Stanisławie, że również zgodził się pan wziąć udział w naszym panelu. Witam wśród nas pana Pawła Dykta, zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Witamy panie dyrektorze. Witam panią Danutę Pawlik, naczelnika Delegatury IPN w Radomiu. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, spotykamy się w historycznym miejscu, nierozerwalnie związanym z historią Radomskiego Czerwca 76 roku. Spotykamy się w budynku byłego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu. To tutaj, w tym budynku, dokładnie 45 lat temu znaleźli się protestujący radomscy robotnicy, żądający odwołania zapowiadanych podwyżek cen. Proszę Państwa, to spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wieloletnia współpraca nasza z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, aktualnym gospodarzem tego budynku. Zresztą lasy były gospodarzem tego budynku od roku 1938 roku. To w 75, kiedy powołano nowe województwo, województwo radomskie, powołano Komitet Wojewódzki PZPR, zlikwidowano dyrekcję, a ten budynek przeszedł we władanie Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Proszę Państwa, to spotkanie, tak jak powiedziałem, nie byłoby możliwe, gdyby nie wieloletnia współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi Andrzejowi Matysiakowi, dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dziękuję panu doktorze. Proszę Państwa, ja bardzo się cieszę, że tyle osób zechciało wziąć udział w panelu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że pani minister Zofia Romaszewska zgodziła się wziąć udział w panelu dyskusyjnym. Ja myślę, że nie muszę Państwu przedstawiać pani Zofii, ale dodam, że była absolwentką fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1967 roku była współinicjatorką zbierania podpisów wśród kadry naukowej pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w obronie studenta Adama Michnika, zawieszonego wówczas w prawach studenta. Od września 1976 roku aktywnie włączyła się wraz z mężem świętej pamięci Zbigniewem Romaszewskim, aktywnie włączyła się w zbieranie funduszy i udzielenie pomocy osobom represjonowanym w wyniku wypadków czerwcowych w Radomiu, Ursusie, Płocku. Potem wraz z mężem kierowała biurem interwencyjnym KOR i potem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Przede wszystkim ich ogromną zasługą jest dokumentowanie faktów łamania praworządności przez ówczesne władze tutaj w Radomiu, w Ursusie i w Płocku. Później oczywiście pani Zofia działała w Solidarności. Po 13 grudnia 1981 roku pozostała w ukryciu wraz z mężem, zaangażowała się w powstanie pierwszego podziemnego Radia Solidarność w Warszawie. Została aresztowana w lipcu 1982 roku. W lutym 1983 roku skazana na karę
3 lat więzienia. Więzienie opuściła w wyniku amnestii w lipcu 1983 roku. W związku ze swoją działalnością pani Zofia została odznaczona m.in. orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim, Orderu Odrodzenia Polski, ale również to, co jest istotne dla nas, Instytut Pamięci Narodowej. W 2006 roku pani Zofii Romaszewskiej i mężowi Zbigniewowi Romaszewskiemu przyznał nagrodę kustosza Pamięci Narodowej. My również cieszymy się, że pani Zofia mogła otrzymać Krzyż Wolności i Solidarności. Ja myślę, że te wszystkie honory były jak najbardziej zasłużone i myślę, że jeszcze tu będzie okazja podziękować. Drugim uczestnikiem panelu jest pan Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, uczestnik wydarzeń czerwca 76 roku tutaj w związku z uczestnictwem w proteście został skazany przez Sąd Wojewódzki w Radomiu w jednym z czterech dużych procesów czerwcowych. Został skazany na karę 3 lat więzienia. Opuścił więzienie na początku 77 roku w wyniku zmiany wyroku przez Sąd Najwyższy. Jest, tak jak powiedziałem, prezesem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec, odznaczonym Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Kolejnym panelistą jest dr Paweł Sasanka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, myślę, że Paweł się do tego nie przyzna. To jest jego kolejna wizyta w Radomiu. Myślę, że jedna z pierwszych to chyba miała miejsce dokładnie 20 lat temu w czasie konferencji organizowanych w 25. rocznicę czerwca 76 roku. Moim zdaniem jest to jedna z osób, która ma najwyższe zasługi w dziedzinie dokumentowania naukowego tego, co wydarzyło się w czerwcu 76 roku na ulicach Radomia, Płocka, Ursusa. Jest autorem publikacji Czerwiec 76, geneza, przebieg, konsekwencje, albumu czerwcu 76 roku i wielu innych publikacji. Bardzo witamy pana doktora. Kolejny uczestnik panelu to ksiądz dr Szczepan Kowalik. Osoba doskonale znana w Radomiu, ale myślę, że nie tylko. Absolwent historii KUL-u, potem również tam doktorat. 5 lat temu, w 2016 roku, z rąk księdza biskupa Henryka Tomaślika otrzymał święcenia kapłańskie. Kiedyś próbowaliśmy zatrudnić, jeszcze wtedy nie księdza Szczepana w delegaturze w Radomiu, odmówił, argumentując, że ma inne plany, o których nie chce wtedy mówić. Jak Państwo widzicie, te plany zostały zrealizowane. Ksiądz Szczepan wielokrotnie współpracuje z nami, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ja wiem, że to słowo współpraca w ustach pracownika IPN-u może brzmieć wieloznacznie. Ksiądz Szczepan jest autorem wielu publikacji, które zostały wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, jak Konflikt Wyznaniowy w Wierzbicy, czy wydana w roku ubiegłym we współpracy z siedzącym obok doktorem Arkadiuszem Kutkowskim publikacja o księdze Romanie Kotlarzu pod tytułem Śmierć nieosądzona, sprawa księdza Romana Kotlarza. W zeszłym roku też jako Instytut Pamięci Narodowej wydaliśmy pamiętniki księdza Dominika Ściskały, opracowane ze wstępem przez właśnie księdza doktora Szczepana Kowalika. Liczymy na dalszą owocną współpracę. Wreszcie ostatnia osoba, pracownik naszej delegatury, dr Arkadiusz Kutkowski, absolwent Wydziału Prawa UMCS, założyciel, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMCS-ie, uczestnik strajków studenckich w 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, zajmował się działalnością konspiracyjną, aresztowany w lutym 1981 roku, 1982 roku, internowany m.in. w Lublinie, ale i też w Kwidzynie, gdzie
Był uczestnik, przeszedł ścieżkę zdrowia w trakcie buntu w Kwidzynie. Potem przez wiele lat dziennikarz, od 2006 roku pracownik radomskiej delegatury, autor publikacji o represjach karnych wobec uczestników radomskiego protestu. I tak jak wspomniałem, współautor publikacji o księciu Kotlarzu. Także witam, panie doktorze. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, jesteśmy w historycznym miejscu. Tu 40, dokładnie 45 lat temu tutaj przybyli protestujący robotnicy radomskich zakładów po to, by żądać od pierwszego sekretarza KWPZPR cofnięcia decyzji o podwyżkach. Proszę państwa, tak samo jak 45 lat temu, wówczas 25 czerwca też, tak jak dzisiaj, przypadał w piątek. 26 czerwca była sobota, 27 niedziela, co myślę, że też będzie miało za chwilę istotne znaczenie przy tym, jak będziemy mówić o represjach względem uczestników radomskiego protestu. Proszę państwa, na początek ja zapytam pana Stanisława Kowalskiego, banalne pytanie. Dlaczego protestował pan 25 czerwca i dlaczego znalazł się pan w grupie osób, która protestowała najodważniej i weszła tutaj do tego budynku gmachu KWPZPR? Witam serdecznie. Panie dyrektorze, dlatego, że chyba na ten dzień czekałem. Ja byłem wychowany w domu przez tatę, który był wakowcem, który był w obozach koncentracyjnych i przekazywał moim braciom, mnie, wartości, jeżeli chodzi o naszą Polskę. W jaki sposób byłem przygotowany? A ten dzień, 25 czerwca, idąc sobie na trening, zobaczyłem ludzi na ulicy Żeromskiego, na placu konkretnie Konstytucji. No i jak to zawsze mówię, pofrunąłem. Pofrunąłem, bo poczułem, że jestem potrzebny. Tym bardziej, że moje poglądy różniły się z tym, jakie wtedy Polska nasza po prostu była tutaj przez apartczyków, komunistów rządzona i poczułem coś w sobie, że muszę być. Poczułem tą siłę tego człowieka, robotnika, no bo byłem zatrudniony w zakładach metalowych, tylko że z racji tego, że byłem sportowcem, to miałem etat na hartowni, no i po jakimś czasie po prostu już do pracy nie chodziliśmy, chodziliśmy tylko na trening, ale generalnie byłem zatrudniony w zakładach metalowych. A to, że wyszliśmy, to czuliśmy, no chyba już przyszedł moment taki, że robotnicy, ludzie nie wytrzymywali już tego, co się działo. Nie wytrzymywali tego życia. Pamiętam rodziców, jak szliśmy Żeromskiego, patrzyli się w okna, zobaczyli telewizor, patrzyli, jak na raty można wziąć, czy ich stać, czy ich tego. No, widziałem te ich takie zatrzymanie, że chcieliby coś, a nie mogli. A przecież w sumie obydwoje ciężko pracowali. Dlatego uważam, że ten moment, ten 25, był taką wielką okazją, żeby znaleźć się w tłumie tych protestujących ludzi i powiedzieć właśnie władzy komunistycznej dość. Bardzo jestem dumny z tego, że można powiedzieć, odważyłem się na to, choć strachliwy bardzo nie jestem, ale to jednak trzeba było pewnej odwagi, dlatego że chyba jak państwo wiecie o tym, że kilka lat wcześniej był 70 rok, był 56 rok i wiadomo jak komuniści obchodzili się z robotnikami, strzelali, mordowali, zabijali. Uważam tutaj społeczeństwo Radomia i robotników za naprawdę wielkich bohaterów, ponieważ myślę, że tutaj przelało to im się, że wiedzieli o tym, co może ich czekać, a jednak
powiedzieli dość, no i się stało. Stało się dlatego, tak jak tutaj mówię, uczestniczyłem, jechałem na wózku jednym, drugim, akumulatorowym, spotkałem wielu ludzi, rozdzielaliśmy się, później pojechałem wózkiem z ludźmi innymi, chyba z RWT w kierunku WCZ-u, bo tam pracowałem mój brat. Później pojechaliśmy do Zrębu, gdzie w Zrębie bardzo nas przyjęli, no nie chciano, rzucano w nas śrubami, śmietarowymi przedmiotami, a my krzyczyliśmy, chodźcie z nami, chodźcie z nami. I namawialiśmy, bo tu polegało na tym, żeby ta nasza siła ludzi Radomia, tych robotników, bo jednak musiała pokazać, że nie jest nas 2000, 5000. Z tego, co wiem i z materiałów IPN-u, to w Radomiu protestowało około 20 tysięcy osób. Także był WCZ, później Zręb, na końcu zakłady mięsne. Po zakładach mięsnych już jak nasza grupa się już powiększyła, bo u nas więcej, bo na tym polegało, bo jedni pojechali już pod komitet, inne zakłady dochodzili. Było też piękne, bo ludzie krzyczeli, chodźcie z nami, niektórzy szli do pracy, niektórzy szli po zakupy i dołączali ludzie do nas. Po prostu też chyba coś w nich drzemało i chciało tą Polskę zmienić. Także później już z zakładów mięsnych jechaliśmy w kierunku komitetu tutaj wojewódzkiego na 1 maja i tutaj wszyscy się zgromadziliśmy, gdzie zaczęliśmy rozmawiać o tym, co mamy dalej robić, w jaki sposób. No i doszło propozycja, że musimy rozmawiać z Prokopiakiem, pierwszym sekretarzem. Nie było to łatwe, nie chcieli się zgodzić. Po jakimś czasie wyznaczyli nam, żebyśmy ileś tam osób, 5-7 teraz, to już nie pamiętam, weszli na te rozmowy. On też nie chciał tak od razu rozmawiać, bo nie się do nas odzywał. No niestety, ale doszło do tych rozmów. I cała tutaj gorycz tego wszystkiego się przydało to, że Prokopiak, prosiliśmy go o pomoc, żeby dzwonił do Warszawy, no bo byliśmy nastawieni jednak inaczej, nie jakieś rozruby, palenia, to wymknęło się spod kontroli po prostu później. No i doszło do tego, że on otworzył tutaj nad wejściem okno, żeśmy otworzyli, on doszedł do tego z taką tubą i powiedział, żeby dać mu, uzgodnił z nami 2 godziny, że on będzie dzwonił do Warszawy i Warszawa no postara się to załatwić, żeby te podwyżki były cofnięte. No i tutaj wokół tego komitetu zrobił się taki, można nazwać to, piknik. Ludzie mieli, no bo czekaliśmy te 2 godziny. Ludzie mieli po prostu czas, mieli śniadania, trochę niektórzy wzięli z zakładów mięsnych jakieś tam parówkę czy coś, czy serdelki. No i tutaj żeśmy czekali te 2 godziny, ale niecodzienną rzeczą było to, że nic o tym było nie wiadomo, ale dlatego mówię niecodzienną. Zaczęłyśmy zobaczyć na niebie samoloty, które leciały w kierunku lotniska. Nic tu się nie zapowiadało, że jakąś imprezę lotniczą i tak dalej, helikoptery zaczęły nad nami krążyć. Dlatego już wewnętrznie czuliśmy tutaj jakąś taki niepokój. No i czekaliśmy na te 2 godziny. No i w pewnym momencie ktoś zaczął krzyczeć, oszukali nas, oszukali nas. No i w tym momencie pękło wszystko. Wtedy już nie mogliśmy reagować na kogoś, bo sami Państwo rozumiecie, człowiek oszukany jeszcze w takiej sytuacji, jak może reagować. No i wtedy wpadliśmy do komitetu. Także ja będę się troszkę streszał, bo za długo, panie dyrektorze, zabieram, ale musiałem wstęp jakiś powiedzieć. Także tutaj wszystko się zaczęło. No i po tym oszukaństwie, jak wywieźli Prokopiaka jak szczura, czyli krzyczeć, że uciekł, wtarnęliśmy do komitetu i dalej już reakcja tłumu robotników była, z tego co wiemy, i na zdjęcie Państwo chyba wiedzą. Dziękuję panie Stanisławie. Przepraszam za rozgadanie się. Nie, absolutnie. Skoro już jesteśmy przy zdjęciach, w tej radosnej atmosferze pierwszej fazy protestu, o której pan mówił, faktycznie na wielu zdjęciach, które są zachowane z tego okresu, z tych godzin około południowych 25 czerwca,
faktycznie jest sporo młodych ludzi roześmianych z polskimi flagami narodowymi, biało-czerwonymi, jeżdżącymi tym drugim symbolem radomskiego protestu, czyli wózkami akumulatorowymi. Natomiast mam pytanie, panie doktorze, zwracam się do doktora Pawła Sasanki, czy podobne motywy były wśród protestujących w innych miastach w Polsce, zwłaszcza w Ursusie i Płocku, bo tak jak tutaj pan Stanisław wspomniał, to nie tylko Radom protestował, to nie tylko Ursus, Płock. Jeżeli chodzi o 25 czerwca, według danych MSW, ale i również ustalonych w wyniku naszych badań, mówimy o protestach co najmniej 115-120 zakładach pracy, w prawie połowie liczby województw PRL-u i w tym proteście bierze udział blisko 100 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o motywy, tak, to znaczy tutaj nie było specjalnych różnic między motywami, które powodowały robotnikami czy to Radomia, czy Ursusa, czy Ursusa, czy Płocka, czy wielu innych miejscowości, bo to jest tak, że w sposób oczywisty to właśnie tutaj wydarzenie miało najbardziej gwałtowny przebieg, ale tego dnia strajkowało dużo więcej robotników także w innych miejscowościach, takich jak Grudziądz, jak Warszawa, jak Gdańsk. Tylko tyle, że tam robotnicy nie wychodzili na ulicę, tylko strajkowali. To były czasami strajki rozproszone w poszczególnych wydziałach czy obejmujące części zakładu, po prostu nie wylały się na ulicę. Ale za każdym razem i wszędzie był to ten sam główny i podstawowy motyw, to znaczy motyw upomnienia się o godność, myślę, ludzi pracy, robotników i tego, w jaki sposób odebrali tą podwyżkę cen zakamuflowaną przez władzę, przez Jaroszewicza pod hasłem pod hasłem propozycji cenowej, czy też konsultacji, które się mają odbywać. To jest w pewien sposób kuriozalne, tak? To znaczy, jak można było w ten sposób przygotować całą tą operację cenową, tą podwyżkę, żeby sprowokować ten wybuch protestu. Ale ludzie, niezależnie od miejsca, czy to Radomia, czy właśnie innych miejscowości, odebrali to tak, że chce się im odebrać to, co w ciągu kilku ostatnich lat relatywnie odczuli poprawę. Tak? Te kilka pierwszych lat epoki Gierka przyniosło rzeczywistą poprawę warunków życia, płacy, dużej części społeczeństwa. Przy czym od razu powiedzmy, że to nie było, powiedziałbym skok jakościowy, ale była to poprawa odczuwalna. W tym samym czasie, począwszy od 71 roku, ceny żywności, które były państwowe, były utrzymane cały czas na tym samym poziomie, pensje stopniowo rosły. Ludzi było stać na coś stopniowo na coraz więcej. A nagle dowiedzieli się właśnie 24 czerwca wieczorem, że jest wprowadzana drastyczna podwyżka cen żywności, która odbierze im to, co zarobili, czy to, co zyskali w ciągu tych kilku lat, a w przypadku ludzi słabiej zarabiających, gorzej sytuowanych, a przecież takich w Radomiu było bardzo wielu, oznaczała wręcz zepchnięcie ich poniżej, znaczy na granicę minimum jakiegoś absolutnego, czy poza to wręcz. Tutaj dodatkowym elementem oprócz tego elementu socjalnego czy elementu ekonomicznego było także poczucie godności i tego, że władza oszukała, czy po raz kolejny oszukuje, czy nie dotrzymuje umowy społecznej zawartej w 71 roku, najpierw po rozmowach Gierka w stoczni w Szczecinie, czy później po wycofaniu się z podwyżki cen w strajkach w styczniu, w lutym w Łodzi z Butniarek. Czyli że władza w pewien sposób zapewnia pewne minimum warunków życia, a w zamian za to robotnicy dają władzę rządzić. Tymczasem właśnie arogancja, z jaką ogłoszono ten projekt podwyżki, tak, że zapowiedziano, że to nie są podwyżki, tylko konsultacje społeczne, że w zakładach mają się odbywać takie konsultacje, że Jaroszewicz 24 w Sejmie wręcz powiedział, że takie konsultacje już się odbyły w wielu najważniejszych zakładach przemysłowych. Ale ludzie dość dokładnie wiedzieli, że takie konsultacje na przykład w Walterze odbywały się
w gronie zaufanego aktywu brygadzistów, ludzi należących do partii, że no nie tyle chodziło o jakieś rzeczywiste zasięgnięcie opinii, co po prostu uzyskanie poklasku dla jej decyzji. Że no już sam scenariusz, kalendarz tych rzekomych konsultacji pokazywał, że one są fikcją, bo przypomnę, tak, że Jaroszewicz przemawiał czwartek, w piątek miał być dniem właśnie tych konsultacji, a już w sobotę Sejm miał przyjąć i zatwierdzić nowe podwyżki, tak żeby w poniedziałek w sklepach miały być już nowe ceny, więc trudno sobie wyobrazić, dla wszystkich było oczywiste, że te niby konsultacje są czystą fikcją. I wreszcie element, który być może przechylił tę czarę goryczy, czyli rekompensaty. To, że władza tak buńczucznie zapowiedziała, że tym razem przyjmujemy tą decyzję, wprowadzamy tę podwyżkę w sposób demokratyczny i zamierzamy ją społeczeństwu zrekompensować. Tylko tyle, jak Państwo wiedzą, że zasady tej rekompensaty były skrajnie niesprawiedliwe. Ludzie wprost zobaczyli, że ci najsłabiej, najmniej zarabiający otrzymają dwukrotnie mniej niż ci zarabiający najlepiej. Czyli że po raz kolejny władza szermująca na co dzień w propagandzie hasłami wszyscy mamy takie same żołądki, wszyscy ludzie są równi, tymi wszystkimi hasłami, którymi komuniści szermowali począwszy od 1945 roku, że ma się to nijak do rzeczywistości, że w praktyce władza po raz kolejny faworyzuje swoich i daje swoim. I myślę, że to był ten główny, to właśnie poczucie niesprawiedliwości było głównym tym motywem, który wyprowadził wówczas ludzi, kazał im najpierw strajkować, a później wyjść na ulicę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja tylko dodam, że a propos tej iluzoryczności konsultacji społecznych, tą iluzoryczność widać również w dziennikach, które prowadził Mieczysław Rakowski, ówczesny redaktor Polityki, który zanotował. W południe spotkałem się z Werblanem. Informuje mnie, że kilka dni temu był świadkiem rozmowy, z której wynikało, że wcale nie myślano o rzeczywistych konsultacjach. To zrozumiałe. Szumnie zapowiadane konsultacje ze społeczeństwem nigdy nie były traktowane serio. Zbierano najwyżej aktyw i informowano go o pewnych zamierzeniach. Już w czasie dyskusji nad projektem poprawek do konstytucji, o których tak wiele mówiono i pisano w prasie, od początku do końca były zwyczajną lipą. Panie doktorze, mam kolejne pytanie do pana. W jednym z tekstów określił pan czerwiec 76 mianem protestu niedokończonego. Takiego, który w zasadzie nie wyszedł poza fazę rewindykacji ekonomicznych. Czy faktycznie tak było? A jeżeli tak, to jak w ogóle można oceniać na tych innych protestów czerwiec 76? Szczerze mówiąc, pisząc o kryzysie niedokończonym, nie miałem na myśli rewindykacji ekonomicznych, ale raczej no właśnie to, w jaki sposób ten, ale raczej tego, w jaki sposób ten kryzys się rozwinął, a w zasadzie nawet to, w jaki sposób do niego doszło. Teraz myślę, że wielu autorów piszących, pracujących nad książkami, czy historyków zna to poczucie, że temat, którym się zajmują, musi się w pewien sposób uleżeć. Znaczy można oczywiście napisać książkę, zebrać materiały, przeczytać, zebrać całą literaturę, spróbować to przelać na papier. Natomiast czasami jest tak, że pewne myśli przychodzą dopiero później, wtedy kiedy książka jest już w drukarni albo wręcz kiedy się już mają w ręce i dopiero przychodzi jakiś pomysł, czy właśnie spogląda się na to z zupełnie innej perspektywy. I właśnie wtedy pomyślałem o tym i w ten sposób nazwałem czerwiec kryzysem niedokończonym, myśląc, że to jest, że czerwiec jest przykładem takiego kryzysu społeczno-politycznego, no jest efektem pewnego paradoksu. Związanego z tym, że ja w książce to bardzo skrupulatnie opisuję, cały proces przygotowywania władz do operacji cenowej, tego, jak władze z jednej strony obawiały się, czy pamiętały o doświadczeniu grudnia 70 roku, jak robiły wiele, żeby tym razem nie polała się krew. Przygotowywał się aparat bezpieczeństwa. Zdecydowano o tym, że interweniujący na ulicach zomowcy nie będą uzbrojeni w broń palną. Że tym razem schowano niejako pierwszego sekretarza, czyli Gierka, tylko na pierwszy plan wysunięto Piotra Jaroszewicza. Że nie ogłoszono, że tym razem o podwyżce zakomunikowano na ławę właśnie, tak jak już było wspomniane, w Sejmie, a nie po prostu w formie komunikatu.
że przedstawiono to jako konsultację, tak, czy jako pewien propozycję, która ma być konsultowana, to wszystko były rezultaty właśnie doświadczeń wyciągniętych z grudnia 70 roku, po to, żeby tym razem udało się przeprowadzić tą operację, co do której nie mieli złudzeń, władze nie miały złudzeń, że będzie bardzo boleśnie przyjęta przez społeczeństwo, ale żeby przeprowadzić w sposób możliwie łagodny. No a jednocześnie, że w ramach przygotowywania się do całej tej operacji władze popełniły błędy, które po raz kolejny doprowadziły do wybuchu. Czyli tutaj takim świetnym przykładem są właśnie te rekompensaty. Otóż jak sobie przypominam dokumenty, które przeglądałem, to pomysł rekompensat społecznych narodził się bezpośrednio, po raz pierwszy pojawił się w dokumentach w 71 roku. Gdy zamrożono ceny, było wiadomo, że ceny muszą być na razie utrzymywane na tym samym poziomie, ale że w którymś momencie taką podwyżkę trzeba będzie wprowadzić. I już w dokumentach, w komisji planowania, w różnych obszarach aparatu władzy zastanawiano się, jak to zrobić. I od samego początku mówiono, że następna podwyżka musi być społeczeństwu zrekompensowana. Czyli że no i tylko tyle, że właśnie już na etapie przygotowań konkretnej podwyżki, kiedy zaczęto nad tym pracować w 76 roku, na skutek kolejnych decyzji podejmowanych w Warszawie przez Piotra Jaroszewicza w Radzie Ministrów, w Komisji Planowania, tak pracowano nad tą propozycją zrekompensowania cen, że ostatecznie przygotowano ta rekompensata miała taki kształt, który popchnął ludzi i kazał im strajkować. To prawda i teraz też o tym powinniśmy powiedzieć dziękuję Arturze. To jest też przykład świetny, no właśnie takiego pewnego zadufania w sobie ekipy Gierka, która no nie potrafiła znaleźć innego sposobu na wprowadzenie na podwyżkę, zamiast spróbować ją wprowadzić na przykład po 10%, 15%, czy rozłożyć tą podwyżkę na etapy, uległo takiemu złudzeniu, myślę, że to jest głównie kwestia premiera Piotra Jaroszewicza, że zrobimy to raz, a dobrze. I rezultatem jest, że trzeba, jeśli jest to coś tak trudnego, to trzeba zrobić to raz, a dobrze, co zaowocowało tym, że ta podwyżka rzeczywiście była ostatecznie w drakońskiej wysokości, i że była odkładana w czasie jak najdłużej, ale w końcu w tak dużej wysokości została wprowadzona. I wreszcie, że wbrew wyraźnym sugestiom i stanowisku Kremla, przyjęto tę propozycję właśnie w takim kształcie. Ja przypomnę tylko, że bezpośrednio te konsultacje odbywały się wcześniej, ale dosłownie w przeddzień przemówienia Jaroszewicza on poleciał z taką niejawną, tajną wizytą do Moskwy, gdzie spotkał się z sowieckim premierem Aleksiejem Kosyginem, pokazał mu materiały tej podwyżki. Kosygin, który był ekonomistą, od ręki przeliczył to właśnie te procenty na konkretne kwoty, które będą otrzymywać robotnicy, czy o ile wzrosną ceny. I wprost powiedział, jak chcecie przekonać polskie społeczeństwo, jeśli nie udało wam się przekonać sowieckiego premiera, radzieckiego premiera oczywiście. Jak w tej sytuacji zachowali się polscy towarzysze? Otóż Jaroszewicz wrócił do Polski. Na posiedzeniu biura politycznego, oczywiście wcześniej zrelacjonował człowiek tej rozmowy Edwardowi Gierkowi. Na posiedzeniu biura politycznego efekty rozmów przedstawiono dość oględnie, to znaczy no może powiedziałbym to, że nie była to frontalna krytyka. Edward Gierek powiedział, no nie będzie dokładny cytat, ale my pokażemy naszym towarzyszom za wschodnią granicą, jak należy przeprowadzać trudne decyzje w sposób odpowiedzialny. I co tu dużo mówić, nie uwzględniono żadnych sugestii, które przekazali polskim towarzyszom na Kremlu. Co więcej, i to o tym już wspomnę, ale to jest też mało znany element czerwca 76 roku, czy nie przewija się tak publicznie, ale władze, które, to właśnie powinien tutaj wrócić do tego, że władze wyciągając doświadczenia z grudnia 70 roku wycofały się z tej podwyżki jeszcze tego samego dnia. Tak? To znaczy jeszcze wieczorem ogłosiły decyzję o zawieszeniu podwyżki cen. Możemy się zastanawiać, jak rozwinęłaby się sytuacja nazajutrz 26 czerwca czy później. Tutaj nasuwają się skojarzenia z grudniem 70 roku, z rozlewaniem się tego protestu na kolejne zakłady, rejony przemysłowe. Przypomnę tylko, że protest, który zaczął się na Wybrzeżu w 70 roku, miał jeszcze mniejszy, był 14 grudnia, miał jeszcze mniej gwałtowny przebieg niż to, co się działo na ulicach Radomia czy Ursusa. Więc można się zastanawiać i przypuszczać, że
ten protest w czerwcu 1976 roku rozlewałby się dużo bardziej gwałtownie, objąłby. Tymczasem władze obawiały się tego, wycofały się z tej podwyżki, czy zawiesiły ją. No właśnie w ten sposób uniknęły rozwinięcia tego kryzysu. I w tym sensie mówiłem o tym, że był to kryzys nierozwinięty, ponieważ władze, no właśnie dysponując tym doświadczeniem z grudnia 70 roku, jednak uniknęły najgorszego. Tak? To znaczy nie było, były no dwie przypadkowe ofiary tych zajść, ale jednak nie strzelały i kontrolowały ten protest. Ale jeszcze jedną rzecz o tym powiem, bo już widzę, że już powinno zmierzać do końca. Otóż zazwyczaj mówi się właśnie o tym, że władze wycofały się z tej podwyżki cenowej i ogłosiły to właśnie 25 wieczorem, co jest nie do końca prawdą, ponieważ ta podwyżka została wówczas zawieszona. Jak wiele na to, czy bardzo wiele na to wskazuje, że celem kampanii propagandowej rozpętanej później, której ofiarą padł radomiacy nazywani warchołami, było nie tylko ich potępienie, nie tylko okazanie poparcia dla Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza, ale również stłumienie niezadowolenia społecznego w skali całego kraju, by na tej fali za kilka dni spróbować wprowadzić tą podwyżkę ponownie. I to jest wiele przesłanek, wiele dokumentów pokazujących z różnych narad, że za kilka dni spróbujemy, za kilka dni, za tydzień spróbujemy ponownie. Do realizacji tego scenariusza ostatecznie nie doszło i paradoksalnie ponownie tym razem zawdzięczamy to Leonidowi Breżniewowi i przywódcom na Kremlu. To jest, myślę, no, naprawdę sporym paradoksem. Ale wspomnę o tym, że no właśnie 28 czerwca Gierek poleciał do Berlina, gdzie odbywała się wówczas konferencja partii komunistycznej, gdzie miał okazję do krótkiej rozmowy z Breżniewem i właśnie tam przekazał mu tą informację, że owszem, mieliśmy tutaj pewne niepokoje, sytuacja była trudna, ale już ją opanowaliśmy, cały naród popiera naszą politykę, co widać na masowych wiecach i za kilka dni zamierzamy spróbować ponownie. Breżniew, ponieważ już wówczas znajdował się w kiepskiej kondycji fizyczno-psychiczne, powiedziałbym, w pierwszej chwili do niego ta wiadomość nie dotarła, no ale jego doradcy, którzy to usłyszeli, uświadomili mu, co to może oznaczać i za chwilę przekazano Gierkowi komunikat, że no, jest proszony na rozmowę z Breżniewem w cztery oczy. Poszedł na tą rozmowę, nie wiemy jak przebiegała, ale wiemy, że wrócił z niej czerwony, bardzo zdenerwowany i przekazał swoim najbliższym współpracownikom, w tym Andrzejowi Webranowi, komunikat, nie będzie już próby wprowadzenia podwyżki cen. Breżniew miał powiedzieć, nie próbujcie robić tego, co robiliście w grudniu 70 roku, po raz kolejny robicie to, zmierzacie do tego samego, że to skończy się z katastrofą i na samym końcu powiedział, to nie jest nasza rada, to jest nasze stanowisko. I teraz ta subtelna różnica między tym, czym jest rada, a stanowisko, no pokazuje skalę podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu. Rady można było ignorować, natomiast stanowiska zignorować już nie było, nie można było. W tej sytuacji Gierkowi pozostało już tylko wystąpić 2 lipca na takim wielkim wiecu, który miał miejsce w katowickim Spodku, który przebiegał już wyraźnie innej atmosferze niż te wiece, które odbywały się w całej Polsce, czy ten seans nienawiści, który miał miejsce na stadionie Radomiaka. Tam Gierek wystąpił już jako przywódca narodu pod takim hasłem na trybunie z ludźmi dla ludzi, gdzie był wyraźnie koncyliacyjny, już nie było tylu słów potępienia pod adresem warchołów, radomian, gdzie temat podwyżki cen, tego, że te decyzje są niezbędne, wyraźnie rozmył. No i co tu dużo mówić, władze musiały przełknąć tą gorzką pigułkę, później ratować się ukrytymi podwyżkami cen, na różne sposoby, natomiast no nie było, no, co to dużo mówić, zostało w ten sposób, Breżniew pokazał im, gdzie jest ich miejsce. To jest taki mało znany element czerwca, ale myślę, że też pokazujący odrębność i wyjątkowość czerwca na tle innych kryzysów. Dziękuję. To no, w publikacji doktora Sasanki ten cały przebieg związany z rozmowami ze stroną radziecką jest dokładnie przedstawiony. Natomiast faktycznie władze w czerwcu 1976 roku wyciągały wnioski z poprzednich protestów robotniczych. Nawet w takich elementach jak wspomniany tutaj wiec na Radomiaku, który się odbył 30 czerwca. Przepraszam, że tak pozwoliłem sobie wejść w słowo, ale właśnie chciałem powiedzieć o jeszcze jednej właśnie takim upiornym doświadczeniu z przeszłości, które wyciągnęły władze, czy wyciągnięto w aparacie, wyciągnął aparat bezpieczeństwa MSW i muszę powiedzieć, że
No ja poczułem zimne dreszcze, jak trafiłem na tę informację w dokumentach. Otóż znalazłem informację, to dotyczyło i Radomiaka, i Warszawy, stadionu dziesięciolecia w Warszawie. Otóż zadbały wśród wielu tajów, oczywiście na zapleczu stadionu znajdowały się jednostki ZOMO na wypadek, gdyby demonstracja spontanicznego poparcia dla władz przerodziła się w coś zupełnie innego. Ale wśród ludzi, którzy mieli znajdować się na stadionie, znajdowało się oczywiście wielu ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy SB, ale znaleźli się również strażacy wyposażeni w koce azbestowe. I w pierwszej chwili nie skojarzyłem, o co chodziło, to znaczy jaki był zamysł, ale potem sobie przypomniałem, że w 1968 roku na stadionie dziesięciolecia w proteście przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji podpalił się Ryszard Siwiec. I tym razem ktoś w MSW w sztabie operacji lato 1976 roku przypomniał sobie o tym i miał świadomość tego, w jakiej atmosferze te wiece się odbywają i realnie obawiano się tego, że ktoś może popełnić ten sam czyn. Więc myślę, że to też pokazuje i logikę działania aparatu represji i właśnie wyciąganie wniosków z przeszłości, ale w taki upiorny sposób. Właśnie dokładnie to samo chciałem powiedzieć o tym przypadku zabezpieczenia właśnie przez służby na wiecach. Natomiast Panie Arku, jak czerwiec 76 wyglądał na tle innych protestów? To, że tak jak pan doktor Paweł Sosanka powiedział, kryzys został w pewien sposób zażegnany, ale w związku z tą było nie było porażką władz, władze postanowiły się mścić. Tak, dokładnie, proszę Państwa, ja myślę, że jeżeli coś w taki sposób szczególny wyróżnia czerwiec 76 roku na tle innych tak zwanych polskich miesięcy, to było zjawisko takiej nadrepresyjności tamtejszego systemu, zastosowanie represji zupełnie nieproporcjonalnych do tego, co się wydarzyło tutaj na ulicach Radomia, zresztą nie tylko Radomia, także Płocka i Ursusa. Ja, proszę Państwa, przygotowałem sobie taki rodzaj zestawienia statystycznego, w którym porównałem wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku z tym, co wydarzyło się w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. Proszę Państwa, w Poznaniu, w kluczowym momencie tamtejszych manifestacji uczestniczy około 100 tysięcy mieszkańców miasta. W starciach z wojskiem ginie co najmniej 79 osób. Ja wiem, że to nie są dokładnie ścisłe dane. Tutaj Paweł ewentualnie może mnie sprostować, bo Paweł w tej chwili, proszę Państwa, zajmuje się między innymi poznańskim czerwcem 56 roku. Zatrzymanych jest 802 osoby, z których przed sądem staje 22. Czyli w sumie tym sądowym trybem postępowania objęte zostaje około 4% osób zatrzymanych. A jak wyglądają te dane w przypadku Radomia? Otóż, proszę Państwa, demonstruje na ulicach Radomia w takim kluczowym momencie około 15-20 tysięcy osób. Zatrzymanych zostaje 654 osoby. Przed sądem staje 255 osób, czyli około 40% spośród tych zatrzymanych. A jeżeli weźmiemy pod uwagę także osoby 212-230, to nie są jakieś takie dokładne statystyki, osób ukaranych przez kolegia do spraw wykroczeń, to ta suma osób objętych tym sądowym czy sądowo tym karnym trybem postępowania sięga 80%. Proszę Państwa, powtórzę, w przypadku Poznania jest to 4%, w przypadku Radomia jest to 40%, jest to 80%. Co więcej, proszę Państwa, radomscy tak zwani chuligani sądzeni są w procesach, które są dosłownie parodią z praworządności, nawet tej socjalistycznej, nawet tej ułomnej socjalistycznej praworządności. Zupełnie inaczej jest w Poznaniu, proszę Państwa. Kontekst historyczny jest oczywiście troszeczkę inny. Tam następuje zmiana ekipy władzy. W październiku 1956 roku władza obejmuje Władysław Gomułka i właśnie w tym czasie odbywają się procesy robotników z Poznania. W tych procesach uczestniczą obserwatorzy zachodni i oni stwierdzają, że te procesy są praworządne.
Co więcej, proszę Państwa, Władysław Gomułka oświadcza w jednym z takich swoich pierwszych programowych wystąpień, że tak naprawdę klasa robotnicza w Poznaniu miała rację, że to wtedy klasa robotnicza dała partii słuszną nauczkę. A więc zupełnie inne stanowisko. Zupełnie inna narracja. No w Radomiu na tą zmianę narracji aparatu władzy musieliśmy czekać dopiero do karnawału Solidarności, bo przypomnę, że w 1981 roku to chociażby w materiałach propagandowych ówczesnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej protest robotniczy zostaje uznany za w zasadzie słuszny, z tym, że no niestety później zdominowany przez tak zwane elementy chuligańskie. I proszę Państwa, możemy sobie zadać pytanie o przyczyny tej nadrepresyjności ówczesnego systemu. I ja myślę, że tutaj odpowiedź jest stosunkowo prosta. Jest to postawa samego Edwarda Gierka, który w czasie tej słynnej telekonferencji w dniu 26 czerwca 1976 roku zażądał przykładnego ukarania miast buntu i stygmatyzował mieszkańców, nazywając ich chuliganami czy wakłowami. No a jak wiadomo, w realiach komunistycznego państwa polskiego, w realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no, stanowisko pierwszego sekretarza było też stanowiskiem państwa. I decyzje, które on podejmował, były też decyzjami wiążącymi dla aparatu nie tylko partyjnego, ale i państwowego. Tak, no, Edward Gierek, Paweł zresztą to też bardzo dokładnie opisał, żałował później tej swojej wypowiedzi, w której z 26 czerwca 1976 roku powiedział w jednym z wywiadów, że milicja jednak wtedy w Radomiu nie była w porządku, no ale tym niemniej, proszę Państwa, stało się. Rzeczywiście ścieżki zdrowia, rzeczywiście ten kuriozalny przebieg procesów sądowych, rzeczywiście to, co się działo tutaj na komendach Milicji Obywatelskiej, za to wszystko odpowiedzialność, polityczną odpowiedzialność ponosi Edward Gierek. Taka jest moja opinia. Dziękuję panie doktorze. Faktycznie proszę państwa, w przypadku, tak jak powiedział pan Arek, w przypadku Radomia mamy nadreprezentację osób sądzonych, karanych przez kolegę do spraw roboczych. Ja może bym dokładnie nie sumował w ten sposób ilości osób ukaranych przez kolegia, plus do tego bym dodawał osoby karane sądownie. To taka tylko moja dygresja, że w pewnym momencie po 27-28 czerwca zespół prokuratorów przeglądał akta osób ukaranych przez kolegia do spraw wykroczeń pod kątem skierowania tych spraw na drogę postępowania sądowego i wiele osób, które zostało ukarane przez kolegia do spraw wykroczeń za czyn określony artykułem 51 paragraf 2 kodeksu wykroczeń, potem było oskarżonych przez prokuraturę rejonową w Radomiu o udział w zbiegowisku publicznym, czyli z artykułu 275 kodeksu karnego i takie przypadki są. Bardzo ale co absolutnie tutaj pełna zgoda, ta nadreprezentacja osób karanych w przypadku Radomia w stosunku co do ilości osób zatrzymanych faktycznie jest. No ja jeszcze może tutaj właśnie dodam, proszę Państwa, taka sekwencja zdarzeń. Ta wypowiedź Gierka, ta nieszczęsna wypowiedź Gierka ma miejsce 26 czerwca 1976 roku. Nazajutrz, czyli 27 czerwca, egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przyjmuje stanowisko, w którym domaga się zaostrzenia represji karnych wobec osób zatrzymanych po tych protestach robotniczych. Dwa dni później prokuratora wojewódzka w Radomiu wszczyna tak zwane pokazowe śledztwo, to jest określenie jednego z prokuratorów, a trzy tygodnie później dochodzi jednego z tych pokazowych procesów. A więc proszę Państwa, tempo ekspresowe i w tym pokazowym pierwszym procesie zapadają kary pozbawienia wolności sięgające 10 lat. I co więcej, w uzasadnieniu sąd stwierdza, że ci ludzie wskazani uczestniczyli w chuligańskich zamieszkach. A więc, no jakby wpisując się ten wyrok i to określenie, ta cała narracja sądu wpisuje się w tym momencie w narrację, której domagał się pierwszy sekretarz Edward Gierek. Tutaj pan dyrektor wspomniał o artykule 275 kodeksu karnego, z którego odpowiadała większość, no bardzo znacząca część uczestników tych demonstracji. Ten artykuł, proszę państwa, mówił o karaniu osób, które uczestniczyły w tak zwanym nielegalnym zbiegowisku publicznym. Przypominając to, czy ono było legalne, czy nielegalne, proszę państwa, ważne jest to, że tak naprawdę te przepisy zainterpretowano w myśl zasady odpowiedzialności zbiorowej. Odpowiedzialności zbiorowej, czyli jeżeli ktoś na przykład znalazł się o godzinie 15 pod machem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a jeszcze pół godziny
wcześniej był u siebie w zakładzie pracy i dostał się po pół godziny tutaj pod ten gmach, to proszę Państwa, on odpowiadał za wszystko, co się wydarzyło tego dnia na terenie Radomia. Także za to, co wydarzyło się wcześniej. Kiedy go tutaj pod tym gmachem nie było. No proszę Państwa, był to absurd, już nie tylko prawny, ale i logiczny. Ale absurd, który znalazł potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. To wyłapał zresztą bardzo genialnie, tutaj właśnie pani Romaszewska na pewno poświadczy, to wyłapał genialnie KOR w jednym ze swoich komunikatów, który zauważył to zupełnie absurdalne orzecznictwo Sądu Najwyższego. Skoro pani minister została wywołana przez pana doktora, to... Pani minister, ja mam pytanie do pani. Skąd, w jaki sposób... Dobrze. Zaraz odpowiem na każde pytanie, jak to mi zada. Ja bym chciała się odnieść do tutaj poprzednich przedmówców. Po pierwsze, niezwykle ciekawe to było. I muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością, że bliżej, tak? Dobrze. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że to było niezwykle ciekawe. Ci moi przedmówcy byli, każdy z nich niezwykle ciekawy kawałek rzeczywistości, która wcale dla mnie, która tu bardzo dużo, wiem o tym Radomiu i bardzo dużo tu byłam i nawet znam ulicę i różne rzeczy. To mimo wszystko było to dla mnie niezwykle interesujące. Na przykład te proporcje mszczenia się, to były też, no też sobie nie wyobrażałam, że to aż tak było. Natomiast chciałam wobec tego nawiązać do tego, co mój przedmówca mówił. Mianowicie tutaj o represjach i od tego jakby zacząć. Mianowicie problem polegał na tym, że myśmy nagle zorientowali się i tutaj ja nie wiem, czy to wobec tego Państwo to w tych archiwach macie, czy nie macie. Mianowicie część skazanych na bardzo wysokie wyroki, to dotyczy na pewno tej ostatniej trójki, która wypuszczona była 22 lipca 1977 roku, czyli Chomickiego, Zabrowskiego i Skrzypka, to oni wszyscy mieli tam wyroki 7, 8, 9, 10, a to tam zależy, to było całe towarzystwo i nie tylko oni, ale również i wcześniej skazani, to byli ludzie, którzy w ogóle, na przykład jeśli chodzi o Zabrowskiego, to znam całą opowieść od niego bezpośrednio, bo pamiętam, on mieszkał na ulicy Szewskiej w Radomiu i pamiętam, że co nam opowiedział. On nam powiedział, że no, jest awantura. A on wyszedł właśnie jakoś niedawno, słowo przed chwilą, no jakoś niedawno z więzienia. No to ja się już nie będę w to pakował, siedzę, tak mnie w serce mnie rwie, tak jak mówił tutaj mój kolega Kowalski, serce się rwało, żeby iść, ale nie, on siedział na schodkach, no i przyglądał się i mówił, idźcie, no ja niestety nie pójdę, bo wiadomo, że pierwszego mnie złapią i że wobec tego nie mogę się ruszyć. Oni po prostu, a mimo wszystko poszedł siedzieć, dostał najwyższy wyrok, mimo że w ogóle rzeczywiście się nie ruszył i nigdzie go tam nie było w ogóle. W ogóle go nie było nawet w tym, właśnie siedział przed własnym domem. Tutaj jest bardzo wyraźnie sytuacja taka, że były wzięte listy osób, które były ostatnio karane i pewna część tych ludzi to byli ludzie, którzy niedawno wyszli z więzienia. Stąd oni uważali, że uzasadnione jest te warchoły, tam coś tam, takie jakieś rozmaite epitety, które do tego były. Nas po prostu w ogóle zwróciło to naszą wielką uwagę. Poza tym był tam taki jeszcze pan sierżant chyba on był z Milicji Obywatelskiej, pan Majak, zresztą samo nazwisko, nomen omen. Mianowicie on naraz składał zeznania w związku z tymi, których widział pod komitetem, czyli tutaj pod tą naszą siedzibą tutaj i których widział również przed Radą Narodową na Zdorowskiego. I w tym samym czasie to zupełnie nic nie przeszkadzało, nikomu nic się to nie przeszkadzało. Także te procesy były rzeczywiście tak, jak tu mówił pan doktor Benowagnadente od A do Z po prostu. Zupełnie to nie miało mieć żadnego wspólnego z rzeczywistością. Teraz słucham pana dyrektora. Pytanie. Panie dyrektorze, czy ja mogę jeszcze dosłownie na chwileczkę, dobrze? Tak, ja o tym muszę proszę państwa powiedzieć, jeżeli już mówimy o tych procesach i mówimy o działaczach KOR,
Proszę Państwa, takim symbolem tego czerwcowego wymiaru sprawiedliwości była pani sędzia Elżbieta Dobrowolska. Ona tak, była dobra, tak, znajoma pani. Ale nie tylko, ona jeszcze była druga. Była na EMI. Anatolia Minajew. Anatolia Minajew, tak, tak. Natomiast Jan Rzepliwski, działacz KOR-u, taki bardzo subtelny krytyk literacki, proszę Państwa, opisując działalność Komitetu Obrony Robotników, pozwolił sobie w następujący sposób opisać, przybliżyć postać pani sędzi Elżbiety Dobrowolskiej, która naprawdę bardzo się dała we znaki i robotnikom, i działaczom KOR-u, którzy przyjeżdżali jako obserwatorzy na te wszystkie procesy. Pozwolę sobie zacytować. W Radomiu na pierwszy plan wysuwało się nazwisko sędzi Elżbiety Dobrowolskiej, osoby dość jeszcze młodej, energicznej, a nawet agresywnej. O aparycji harmonizującej z określeniem, którym radomscy robotnicy oceniali, co prawda, raczej jej moralność zawodową niż wygląd. Proszę Państwa, w powietrzu wiadomo, jakie słowo tutaj wisi. Proszę Państwa, słowo to później padło. 20 lat temu, proszę Państwa, też tutaj w tym gmachu Instytut Pamięci Narodowej zorganizował wtedy taki panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli z jednej strony robotnicy skrzywdzeni wtedy w 1974 roku, w drugim działacze Komitetu Obrony Robotników. Pani sędzia Elżbieta Dobrowolska, proszę Państwa, w tym czasie w dalszym ciągu orzekała. To był 2001, drugi albo trzeci rok, już dokładnie. Czerwiec 2001, 20 lat temu, dokładnie. Ona była w dalszym ciągu sędzią i to sędzią Sądu Wojewódzkiego. Ja się przyznam, ja byłem wtedy dziennikarzem. Ja wtedy wstałem i zapytałem. Powiedziałem, pani sędzia Elżbieta Dobrowolska jest w dalszym ciągu. Co państwo o tym myślicie? Wtedy wstał Mirosław Kojecki, działacz KOR-u, i powiedział tak. Ja dosłownie. Ta pani jest kurwą. Ta pani jest kurwą i jeżeli ona uważa, że ja ją w tym momencie obraziłem, to proszę, niech mnie pozwie do sądu. Ja bardzo chętnie z nią spotkał się w sądzie. No nie spotkał się w sądzie, bo pani sędzia Elżbieta Dobrowolska jednak nie uznała, ja to zacytowałem w swojej relacji prasowej, no i ona jednak no nie uznała zastosować jakichś środków prawnych wobec pana Mirosława Kojeckiego. No widocznie miała, proszę Państwa, powody. Dziękuję bardzo. Jak już przeszliśmy do aparatu sprawiedliwości, to co powiedziałem Państwu na początku, tak, że 45 lat temu, 25 czerwca był w piątek, 26, 27 to była sobota, niedziela. Sobota wówczas jeszcze była dniem roboczym, nie była dniem wolnym. Ale proszę Państwa, mówimy o taśmowości orzekania, tak, bo tak to można określić, jeżeli chodzi o oferowanie orzeczeń przez kolegia do spraw wykroczeń, zresztą wokół tego orzekania przez kolegia tam jest masa nieprawidłowości. Niestety nie można ich dokładnie zbadać z uwagi na to, że akta kolegium do spraw wykroczeń przy prezydencie miasta Radomia zostały wybrakowane, zniszczone w pierwszym możliwym terminie, ponieważ te akta miały kategorię B5, licząc pierwszy rok od 77. Można je było niszczyć po roku 81 i zostały zniszczone w styczniu 82 roku za zgodą Archiwum Państwowego w Radomiu, ale to podobnie działo się z dokumentacją zbieraną przez Komisję Rehabilitacyjną działającą przy Solidarności. Ta dokumentacja została skonfiskowana przez SB po wprowadzeniu stanu wojennego i większość z niej została zniszczona przez bezpiekę. Ale jak już jesteśmy przy kwestii orzekania, poza kolegium do spraw wykroczeń w Radomiu 26 i 27 czerwca, czyli sobotę i w niedzielę, orzeka sąd rejonowy i w trybie przyspieszonym przed sąd zostały postawionych 51 osób. Te osoby zostały ukarane na karę od 6 do 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sądy orzekają praktycznie tak, jak oczekuje Gierek. Tak jak wynika z notatek milicyjnych. Proszę Państwa, jest wiele przypadków na to, że faktycznie to, co Pani mówiła, Zofia, że ci sami funkcjonariusze, z ich notatek wynika, że w tym samym czasie przebywali w wielu różnych miejscach w Radomiu. Opisywali zdarzenia, które nie mogły się zdarzyć. Ja widziałem akta z kolegium do spraw wykroczeń, gdzie osoba została oskarżona o udział w zajściach z funkcjonariuszami MO na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja, czyli dzisiejszej 25 czerwca i ulicy Działkowskiego. No, takiej ulicy nie ma w Radomiu, zakładam, że chodziło o ulicę nie Działkowskiego, tylko że te dwie ulice są równoległe, tak? Skrzyżowania między nimi nie ma.
Z kolei w orzeczeniu już na koniec bodajże sądowym jest wpisane, że ta osoba brała udział, sąd poszedł jeszcze dalej i z tego orzeczenia wynika, że osoba została zatrzymana za udział w walkach z oddziałami MO na zbiegu ulicy, na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Dzierżyńskiego, czyli dzisiejszej ulicy Limanowskiego w Radomiu. Ulice są oczywiście równoległe, odległość między nimi to chyba około 3 km, tak? Także takie rzeczy się zdarzały. Pamiętam przypadek, gdzie jest mowa o zniszczeniu szyby wystawowej, tak? Natomiast gdy skutek uwzględnienia wniosku obrony sąd zarządził wizję na miejscu, okazało się, że w tym miejscu nie ma sklepu, tak? Ale funkcjonariuszowi nie przeszkodziło to wytłumaczenie sądowi, że to nie chodziło mu o sklep, tylko o kiosk, tak? I osoba oczywiście została skazana, ale mam takie pytanie przede wszystkim do pana Arka. Czy wśród tych sędziów znalazł się chociaż, osób z wymiaru sprawiedliwości znalazł się choć, używając biblijnego wyrażenia, przynajmniej jeden sprawiedliwy? Tak, proszę państwa, paradoks. Prokurator wojewódzki w Radomiu Jan Igłowski, który był świadkiem tego, jak zachowują się funkcjonariusze milicji i w jaki sposób traktują osoby zatrzymane. On kilkakrotnie próbował jeszcze tego dnia interweniować w Warszawie u swoich przełożonych, no a gdy okazało się to nieskuteczne, zapowiedział, zrobił zebranie załogi, zebranie prokuratorów prokuratury wojewódzkiej z Radomiu i zapowiedział, że trzeba zacząć zbierać materiały, ale nie przeciw demonstrantom, tylko przeciwko funkcjonariuszom, którzy nadużywają prawa. No i proszę państwa, jego urzędowanie trwało jeszcze 2 dni. Nie wiadomo, w jakim trybie został zawieszony. Przez kilka tygodni miał zakaz wstępu do gmachu prokuratury wojewódzkiej w Radomiu. Tutaj przyjechała zarządzać prokuraturą wojewódzką i zresztą prokuraturą rejonową również specjalna ekipa z prokuratury generalnej. Natomiast no, pan Igłowski czekał na to, co się dalej będzie wydarzyło. Pod koniec sierpnia został, no i też taki swoisty paradoks, skok w górę, awansował do prokuratury generalnej, no ale już nie na takie stanowisko operacyjne, tylko tak na stanowisko administracyjne. No miał pewnego rodzaju satysfakcję, że bo w momencie, kiedy w lipcu 1977 roku ogłoszono amnestię, to on kierował tymi pracami, które tą amnestię przygotowywały, no i on między innymi przygotowywał decyzje, na podstawie których wolność odzyskali no nie tylko ci trzej ostatni robotnicy radomscy, ale też ci uwięzieni działacze Komitetu Obrony Robotników, którzy jeszcze wtedy przebywali w aresztach tymczasowych. Pani minister, ja mam pytanie, ponieważ pani wraz z mężem prowadząc biuro interwencyjne na pewno zetknęła się z wieloma faktami represji, tak? Z tych również represji, które były całkowicie nieuzasadnione, fabrykowania dowodów. Wiemy też, że państwa działalność była negatywnie oceniana przez Służbę Bezpieczeństwa, tak? Wiemy o tym, że Służba Bezpieczeństwa podejmowała działania dezintegracyjne przeciwko państwu. Jednym z takich elementów działań była tak zwana akcja telefon, pozornie niewinna, tak? A generalnie były to głuche telefony, które były wykonywane w godzinach nocnych do działaczy KOR-u. My w naszych aktach dysponujemy wykazami numerów telefonów działaczy KOR-u. I mamy też notatki funkcjonariuszy, którzy składają sprawozdania z tej akcji. Chciałem zapytać panią, czy... No, były takie telefony, ale one były nieważne. Nie było to bardzo ważne, bo się wyłączało ten telefon. Zawracanie głowy. To w ogóle... Ja bym chętnie coś o Radomiu powiedziała, bo ja tu bardzo dużo czasu spędziłam, co słabo widać w książce pana doktora. Mianowicie myśmy tutaj, ja nie mówię o moim mężu, który jeszcze więcej spędził tu czasu, myśmy tutaj po prostu łazili od domu do domu. To było niezwykle zdumiewające przeżycie, bo był taki pomysł, że tym razem inteligencja nie zostawi robotników. To nie może tak być. I że wobec tego my się włączamy. Przy czym, żebyśmy się różnili od bezpieki, łaziliśmy sami. Słuchajcie, chodziło się do domu w pojedynkę
pojedynkę. Pamiętam moją pierwszą, przyjechałam tutaj to gdzieś koniec sierpnia, początek września. Przyszłam moim pierwszym, pierwszą osobą, do której dotarłam, był Leopold Gierek, który zresztą to potem jego życie tam było dalszy ciąg, ale to nie o nim problem. Rzecz, pamiętam doskonale, to ja przyszłam, powiedziałam, jeszcze nie było Komitetu Obrony Robotników, on powstał, się konstytuował chwilę potem. No i ja przyszłam i mówię, że my tu byśmy chcieli pomóc, bo no jednak może jakaś pomoc prawna, bo mamy tutaj, mamy na to zbudowane zostały pieniądze, pierwsze pieniądze. W Warszawie były zbierane po instytucjach, a pierwsze kościelne pieniądze, któreśmy dostali, to było od księdza kantorskiego z Podkowy Leśnej, który specjalną na jedną przełożył na ten cel. No i ja muszę powiedzieć, wtedy już wtedy był pierwszy taki rodzaj pisemka, to jeszcze nie był komunikat korowski do pełny, tylko takie pierwsze pisemko, ja mu to dałam. No i ten nieszczęsny Gierek, który pokazał mi swoje plecy wtedy. Słuchajcie, początek września. One wyglądały wtedy, były tak strasznie, jeszcze były silne zielone, a to po czerwcu, prawda, to od czerwca. Także wyobrażam sobie, jak oni strasznie ranili tymi pałami, które były zakończone ołowiem. I to walili tak, że hej. I to krew się lała nieźle, bo po tych ścianach pryskała, bo to pryskała oczywiście. Tutaj mam pana Prokopiuka, specjalnie pan Prokopiuk dał mojemu mężowi książkę, którą napisał o Radomskim Czerwcu, broń Boże, nie będziemy jej cytować, ale tam to pierwszy powiedział, że wolę jak myśmy mogli mówić o ścieżkach zdrowia. Nie było czegoś takiego w ogóle. W ogóle to jest w ogóle absolutna nieprawda. No także to jest taka część. Teraz poza tym to, co mnie niesłychanie poruszyło, jeśli chodzi o Radom, to jak przyjechałam z Warszawy, to byłam, no oczywiście ja już jestem w tym wieku, że jednak byłam wychowana w PRL-u, no i byłam wychowana w tym, że no wszystko jest równo, tak tu jeden z panów mówił, wszystko jest równo. I potem nagle się okazało, zobaczyłam strasznie biedne, przepraszam bardzo, pijane miasto. To było to, co mnie się rzuciło w oczy. Ja patrzę na ulicy 905 roku, to właśnie to taka to po prostu aż czytająca bieda była. To coś niesamowitego. Potem byłam u jednym z takich naszych kolegów, który z nami potem bardzo, bardzo dzielnie pracował. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, to był Szczepanik, Józef Szczepanik, który mieszka na ulicy Koszarowej na górze, tam na samym stryku. I pamiętam, że weszłam tam i były dzieci, jadły kolację. I słuchajcie, jadły suchy chleb z cukrem, ale nie z margaryną i posypane, czyli nie mówię już o maszle, tylko tak to wyglądało. I jakaś tam herbatka była, czy coś tam, coś tam było. Także muszę powiedzieć, że bieda była straszna, no i myśmy w tym momencie zaczęła się zbiórka, myśmy próbowali po prostu pomóc również materialnie jakoś, żeby, no i głównie tym, którzy oczywiście byli coś, dostali coś od komuny. Towarzystwo przyjeżdżało do Warszawy, do zespołu 25 na placu Zbawiciela i tam już Mirek Chojecki, który zaangażował Zbyszka, mojego męża, świętej pamięci, i mnie, już wtedy wpadł, dlatego że on wpadł przy okazji sprawy Łabęckiego z Ząbeckiego. Dlatego że usiłował się dowiedzieć, jak to się stało, że oni zginęli. To wyglądało na to, że to był przypadek, pomiędzy przyczepami się znaleźli i tam to ich zgniotło po prostu. No ale ponieważ Mirek tam węszył, był w domu, w domu któregoś z nich, to one były obstawione i Mirka złapali. I wobec tego w tej sytuacji już Mirek nie przyjeżdżał do Radomia już jako, bo myśmy byli nieznani, myśmy byli tutaj dreptali jako nieznane postacie. Biegaliśmy i nikt z nas, nic się nie działo, nikt nas nie znał po prostu. Wobec tego, i pamiętam też doskonale taką sytuację, kiedy
Nagle dowiadujemy się, a propos ofiar 76 roku, to oczywiście poza księdzem, którego na nas niesamowite wrażenie zrobiło, to rozumiem, że ksiądz opowie to dokładnie, więc nie będę się tutaj rozwodzić. Ja tak tylko dookoła tego jak gdyby chodziłam. Natomiast byłam i to bezpośrednio na przykład był niejaki pan Adam Gawenda, który się powiesił. Po prostu się powiesił na chyba robiące czy czymś tam w swoim ogrodzie, dlatego że go wyrzucili z Waltera. I nasz nam tutaj jest i wobec tego już nie przyjęli, no i on się po prostu zdecydował, że on tak żyć nie może po prostu. To byli porządni naprawdę, mnóstwo porządnych robotników, porządny robotniczy bunt, taki bardzo, bardzo charakterystyczny, typowy, który został w sposób niebywale opluty, obrzydliwie i jednocześnie stało się, że to była taka rzecz, która też była bardzo charakterystyczna. Ja oglądałam paski, które miały dziewczyny z Warszanki, jakie były pensje. Ja oglądałam paski tutaj dziewczyn z Warszawy, ze Skali. No i tutaj połowa to była, dokładnie tak samo Walter, była połowa tego, co dostawał Świerczewski w Warszawie. Słuchajcie, oni zarabiali tutaj dokładnie pół tego, co myśmy tam centrali. Ja nie mówię o władzach, tylko ludzie, normalni ludzie. Także rozumiem, że te podwyżki tutaj spowodowały no już zupełnie to już coś absolutnie strasznego. Niesłychanie taką ważną osobą, i teraz chciałabym ją przypomnieć tutaj na tej sali, była Danusia Konicka, która już nie żyje. Która gdyby nie ona, to myśmy dostali pierwszy adres, dostaliśmy od dziewczyn, no, od dziewczyny z Ursusa, z więzienia. Ona siedziała z jakąś tam z Radomia i dostaliśmy adres po prostu. I po tych adresach i pierwsze adresy to przyjechał Boguś Studziński. On był w tym drobciu, czyli w Duchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Bardzo, bardzo też jest święty pamięci, niestety bardzo, bardzo wspaniała postać. No i on tu na początku był, potem się wycofał, bo były właśnie, jak panowie zauważyli, były inne miejsca, w które też należało jeździć. Natomiast jeszcze była taka przygoda, skoro tu mamy księdza biskupa, to ja pozwolę sobie powiedzieć taką rzecz jedną. Mianowicie, ponieważ myśmy się bardzo interesowali, co się stało z księdzem, to Mirek Koniecki, to znam z opowiadania, przyszedł i powiedział w książku, który biskup powiedział mu, nie pamiętam nazwiska, księdza biskupa już był starszym panem wtedy, i powiedział, żebyśmy się tym nie zajmowali, bo ksiądz Kotlarz nie był normalny. No to normalny tak nie robi. On błogosławił idących na ten. A jednocześnie, znaczy Kościół wtedy, w tym 76 roku w Radomiu, ja przepraszam, ja jestem wierząca, nie mam nic tego Kościoła, jak nie byłam pierwszy. Natomiast Kościół w Radomiu wtedy był przerażony, że to się wszystko rozpocznie, tu się rozpocznie wielka awantura, wielkie powstanie tu będzie albo coś, więc chciałam, żeby to było ciszej. Doskonale pamiętam, jak przyjechałam z jakąś ogromną paką gratów tutaj, że przyniosłam jakieś tam rzeczy dla tych ludzi, to jakieś tam, nie wiem, ubrania, coś tam, no i żeby nie łazić po tym Radomiu z tym wszystkim, to chciałam zostawić w którymś kościołu. Nie pamiętam, którym, tu gdzieś na Darzyńskiego, gdzieś tu w Śródmieściu w każdym razie, to jakiś ksiądz już w wieku mniej więcej tutaj naszego delegenta, mówi, to wobec tego, że to nic, my to schowamy, żeby nie widział ksiądz proboszcz. No i schowaliśmy gdzieś za jakąś sztoką czy za czymś. No i tak to wyglądało. Tutaj muszę powiedzieć, że było to rzeczywiście czerwony, tutaj o mało tego nie wygrał, ale nie wygrał. Na szczęście tutaj, jak słyszę, Breznik się włączył do interesu. bardzo się zdziwiłem, nie miałam zielonego pojęcia. No w każdym razie dla mnie Radom, ulica Koszarowa,
sprawa Wrożyny, znaczy sprawa Piaseckiego, zabójstwo Wrożyny, bo w gruncie rzeczy to też była ofiara czerwca. Przecież to są rzeczy, którymi ja żyłam. Ja do tej pory pamiętam mnóstwo nazw. Wiem, pamiętam, że Gniatka, takiego chłopaczka 18-17-letniego, oskarżono, że podpalił ten komitet, to właśnie, że to on niby i tak dalej. Także muszę powiedzieć, że to jest dla mnie jakaś taka bardzo ważna część mojego życia, bardzo wiążąca mnie z Radomiem. A Danusia Chomicka, wracając jeszcze do niej, to była osoba, która chodziła od jednego do drugiego i zdobywała następne adresy. Myśmy te wszystkie adresy, naprawdę setki adresów, dostawali po prostu jeden do drugiego, żeście do tego, żeście do tego. A ile Kojecki zasiadł wtedy, jak już wpadł przy okazji tego Ząbeckiego, to zasiadł w zespole numer 25 na placu Zbawiciela i mówiono do niego, mówiła do niego pani Kasia, która tam przyjmowała naszych klientów, mówiła: Pan mecenas Mirek, przyjmuj. Dziękuję bardzo, to tyle moich wspomnień. Dziękuję bardzo pani minister. Ja myślę, że będziemy chcieli panią minister prosić o możliwość nagrania z panią notacji przez naszych pracowników z delegatury. Pod kątem, myślę, że ta wypowiedź pani na pewno będzie wielokrotnie dłuższa i myślę, że chcielibyśmy z panią potem się umówić na takie nagranie, żeby zebrać pani relację na temat pani działalności. To powinna być relacja, bo ja zauważyłam, że w ogóle my nie istniejemy w tych wszystkich publikacjach, bo myśmy nie jeździli na procesy, dlatego że byliśmy tajni. Przestaliśmy być tajni dopiero po zabójstwie, znaczy nie, już wcześniej, znaczy kiedy były moje imieniny, czyli to był 15 maja, to do nas przyszedł list taki, ale podpisany przez jakąś panią, która właśnie mówiła, że jest kochanką mojego męża i że Danusia jest też kochanką i że wobec tego, że czy ja nie jestem zazdrosna i coś tam jeszcze było napisane, już nie pamiętam co. W każdym razie myśmy to odczytywali głośno na mojej imieniny. Pamiętam, że to była główna zabawa, a mieliśmy podsłuch. Mieli pokojowy, ja się telefoniczny, ale pokojowy też. Także rozumiem, że bawili się wszyscy i w tym momencie także myślę, że taka relacja nasza, szkoda, że nie ma relacji Zbyszka, bo jego taką wielkim dziełem mojego męża związanym z Radomiem, no bo te dziełem tutaj moim zdaniem właśnie Zbyszka to było to, uznanie, że to są jednak robotnicy. Ja nie wiem, że robotnicy to tak wyglądają robotnicy. Robotnicy to nie są ci, co stoją pod Pałacem Kultury, te monumenty sowieckie, tylko to są normalni ludzie. Z gozdolnością, którzy tutaj coś próbowali, o coś walczyli. I myślę, że Zbyszek, który spowodował zresztą ogromną taką gromadkę skarg, która gdzieś powinna być, ja nie wiem, na nowy środki wartość, któryś z panów się zetknął ze skargami z Radomia. Tak? To te skargi, to wbrew pozorom, każda z tych skarg, to była wielka praca, bo wszyscy się bali śmiertelnie, muszę powiedzieć. To były wielkie namawianie, żeby zrobić. A nie była tam skarga jednego robotnika, już też świętej pamięci nieżyjącego właśnie tym słynnym wózkiem akumulatorem wiaty. I wiata odwoływał te swoje zeznanie. I potem przyjeżdżał mecenas Siłanowicki, myśmy go tutaj przywieźli, żeby powiedział wiacie, że on z nim przyjedzie, że będzie tutaj i że chodne. Także to była wielka, wielka praca i to Zbyszek tego dokonał i to bardzo, powiedziałabym, tak jakby otworzyło to, żebyśmy przestali się aż tak strasznie bać. No i to były wygrane były te procesy przecież, słuchajcie. No bo strasznie wygrane, dlatego się oburzyłam, że to było niezakończone. Wygraliśmy ten proces. Słuchajcie, to w ogóle wszyscy byli, ja nie wiem dlaczego, absolutnie przyjmowano nas z wielką, ja muszę powiedzieć, że zresztą to mój mąż, który miał zawsze taki, był z pełnym dystansem, w ogóle był poruszony, że zawsze jest tak niesłychanie mile przyjmowany, że wszyscy tak naprawdę
wierząc, co on mówi, to potem nie, to było coś niebywałego. To po prostu to nie czytamy. Ja tylko dodam, że ten list, o którym pani minister mówiła, został oczywiście przygotowany i wysłany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w ramach działań dezintegracyjnych. Padło nazwisko męczennika radomskiego Czerwca, księdza Romana Kutlarza. Tak jak wspomniałem, w zeszłym roku wydaliśmy publikację autorstwa księdza doktora Szczepana Kowalika, jak również doktora Arkadiusza Kutkowskiego, Śmierć nieosądzona. Ja wiem, że przygotowując tą książkę natrafiliście na nowe dokumenty. Pojawił się m.in. zapisy z dziennika księdza Kutlarza. Księże doktorze, czy coś więcej na ten temat mógłbym? Ja może najpierw odniosę się do tego, co powiedziała pani minister, do postawy Kościoła w tym czasie. To jest taki odwieczny problem, czy Kościół powinien się odezwać w rozumieniu Kościoła instytucjonalnego, czy powinien raczej milczeć. Dzisiaj też zobaczmy, też są różne oczekiwania. Czasem coś się dzieje i są oczekiwania. Albo Kościół się powinien, w zależności od poglądów politycznych mówimy, odezwać, albo raczej nie, powinien milczeć. To jest odwieczny problem. Ten problem był już za czasów Pana Jezusa. Jest w Ewangelii, jest taki cytat w Ewangelii. Pan Jezus mówi, że przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł, nie pił, mówili, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, mówią to żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników. Czyli i tak źle jest, i tak jest niedobrze. Ja tego nie rozumiałem, dopóki nie zostałem księdzem. Sam już doświadczyłem wiele razy właśnie takich sytuacji, że nieraz trzeba się 10 razy zastanowić, zanim się człowiek odezwie. Tak na przykład było w czasie największego lockdownu, kiedy było w kościołach mniej osób, był reżim sanitarny, zresztą do dzisiaj jest, dystans, maseczki i trzeba było czasami zwrócić uwagę, żeby te maseczki nosić. Bo jak się nie zwróciło uwagi, zapomniało się na przykład, to pojawił się telefon, czy ktoś mówi, no powinniście zwracać uwagę, żeby, bo ktoś się boi, żeby nosić maseczkę. Ale kiedy znowu, na przykład sam stałem się taką ofiarą takiej sytuacji, kiedy zwróciłem uwagę, żeby bardzo proszę, grzecznie, żeby nosić te maseczki, te przepisy, też troska o siebie nawzajem i tak dalej, to pojawił się telefon, dlaczego, jakim prawem on zwraca uwagę tu nam, że ktoś się poczuł tym dotknięty, że nie miał, poczuł się tym dotknięty. W związku z tym oczywiste jest, że duchowny ksiądz czy biskup 10 razy się zastanowi, zanim w jakiejś sprawie, zwłaszcza z zakresu życia publicznego, się odezwie. I tak było od samego początku i tak było również w przypadku wszystkich kryzysów politycznych w czasach PRL-u, czy też jednego kryzysu, jak chce profesor Jerzy Eisler, zresztą słusznie, który ma te różne emanacje w tych polskich miesiącach. Marzec 1968 roku. Grudzień 70 roku, czy też czerwiec 76 roku. Kościół zachował się zawsze ostrożnie i powściągliwie. Nie dlatego, że brakowało tam odwagi, ale przede wszystkim dlatego, że nie wiadomo było, do czego to prowadzi, czemu to służy. Zawsze chciano po prostu przeczekać, zorientować się w sytuacji. Niemniej jednak, kiedy na wokandzie pojawiały się sprawy moralne, To wtedy Kościół wykazywał się odwagą. Jeżeli mówimy o czerwcu 1976 roku, to oczywiście Kościół był ostrożny, ale prymas Stefan Wyszyński w lipcu 1976 roku skierował list do Edwarda Gierka na temat represji. Ten list był taki dość łagodny, taki można powiedzieć wyrozumiały. On tam napisał, że no, jak są problemy ekonomiczne, to trzeba się liczyć z trudnościami różnymi, także właśnie takimi społecznymi, no to było takie wyciągnięcie ręki trochę. Jest taka relacja, jak ten list był wręczany, to znaczy, bo on nie poszedł pocztą, tylko był wręczany przez sekretarza episkopatu arcybiskupa Dąbrowskiego, biskupa wtedy jeszcze Dąbrowskiego, sekretarzowi Komitetu Centralnego Stanisławowi Kani, który odpowiadał w PZPR, PRL-u ze sprawy kościelnej. I w Sumiówku to się odbyło i oni tam podają ten list, arcybiskup i jest tak opisane to właśnie, że Kanio zajrzał do tej koperty i widać było po nim, że jest niezadowolony. Tam czerwieni się, ktoś się krztusi, już nie wie co powiedzieć. Tak to opisał biskup Dąbrowski. Czyli był niezadowolony, ale z takiego łagodnego. Był niezadowolony, nie pasowało to. Później prymas powie już ostrzej. Są takie wystąpienia jego,
kiedy już mówi bardzo otwarcie o tym, że to zło jest, że tak nie powinno być, że są represje, bo prymas dostawał list od tych robotników. Jest takie no, piękne słowo, to w ogóle to też moje było odkrycie. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że te teksty prymasa Stefana Wyszyńskiego, no, one są tak dobre. Są zawarte w takiej książce Nauczanie społeczne. Stefan Kardynał Wyszyński, Nauczanie społeczne, wydał to Odis. Jest takie kazanie, czy też wystąpienie prymasa Wyszyńskiego w grudniu 1976 roku w Niepokalanowie. I on tam wziął list od robotnika, przeczytał kawałek tego listu, podłożył i skomentował. Powiedział mniej więcej tak, że cóż to znaczy? Mówi, to znaczy, że sytuacja robotników obecnie jest gorsza niż przed rokiem 1848, czyli rok wydania manifestu komunistycznego. Bo wcześniej, wtedy ich wyzyskiwano, ale nie walono pałami. A dzisiaj właśnie tak jest. Dawniej nie znano systemu opieki społecznej, tak jak jest obecnie, ale nie znano też instytucji zwanej ścieżką zdrowia. To są bardzo mocne słowa. Trudno, no bardziej dosadne. Spośród episkopatu bardzo ostro wypowiadał się również biskup Ignacy Tokarczuk, biskup Przemyski. Bardzo ostro zostało to odnotowane. No biskup Ignacy Tokarczuk to rzeczywiście w łonie episkopatu był taki komandos, troszkę można powiedzieć. Najbardziej zasłynął tą oczywiście akcją budowania świątyń, kiedy na przykład budowano oborę i nagle w nocy noc zapadała, a rano się okazało, że tam wieża jest, krzyż jest i msza już jest sprawowana. A jeszcze czasami biskup już jest na miejscu. Już nie można było z tym nic zrobić. Albo była stodoła, no i w środku stodoła drewniana, tak, wrótnie, wszystko jest tak jak w każdej stodole, jeszcze kopka siana, a w środku się buduje kościół i w pewnym momencie te ściany, nagle znikały te ściany drewniane i się okazuje, dach jest, wieża jest, już jest ksiądz, a czasami już jest też biskup na miejscu. Więc on powiedział też bardzo ostro, a spośród księży najostrzej rzeczywiście ksiądz Roman Kotlarz. I połączono księdza Kotlarza z biskupem Tokarczukiem w takiej notatce. Jest taka notatka, to ma tytuł, jeśli dobrze pamiętam, wykaz awanturniczych wystąpień biskupa Tokarczuka i księdza Kotlarza z Pelagowa w czerwcu, tam lipcu 1976 roku. I tam zostawiają. Natomiast bo wydarzenia czerwcowe, rewolta czerwcowa to jest w piątek, 25. W związku z tym niedziela najbliższa jest 27. I wtedy oczywiście już po tych wypadkach władze postanowiły sprawdzić, co tam będzie w tych kościołach, co tam powiedzą księża. I wysłali tych szpicli z aparaturą do nagrywania do niespełna 30 kościołów wtedy. O ile dobrze pamiętam, w całej Polsce tak. I odnotowano 5 wystąpień, jest taka notatka, 5 takich z Radomia, z województwa radomskiego. 5 jest takich wystąpień. Tam nie ma Kotlarza. W tej pierwszej notatce nie ma Kotlarza, czyli nie wysłano, albo nic nie powiedział, ale raczej nie wysłano do Pelagowa. Po prostu nikt nie przypuszcza, że gdzieś tam pod miastem, w takiej niewielkiej miejscowości, jakiś ksiądz coś powie. Nie wysłano. Dopiero później, kiedy okazało się, że jednak jest taki ksiądz, to dopiero później w kolejnej niedzieli wysyłano. I no najwięcej, znaczy 2 kazania odnotowano, tam już było, szpicle już byli przygotowani, 11 lipca. To są te kazania takie najmocniejsze, być może wszystkie też były. I tak, i to już było tam, tam nie ma nic politycznego, że tam można powiedzieć, że jakaś polityka i oczywiście dla władz wszystko, co uderzało we władzę, było polityką. Natomiast tam raczej właśnie pojawiały się kwestie moralne, to znaczy on mówi o represjach, o godności człowieka i tak dalej. I to się nie podobało. I teraz te represje są nieproporcjonalne do skali zagrożenia, jakie wygenerował ksiądz Kotlarz. Bo na logikę, jakbyśmy spojrzeli, to jest to ksiądz, proboszcz, właśnie to tak naprawdę wikariusz, zastępca proboszcza, nigdy nie został proboszczem, niewielkiej parafii podradomskiej, drewnianym kościółkiem, gdzie tam mogło go słuchać 150 osób. Na tej notatce, na scenogramie to ukazanie 150 osób napisane. No to jakie to zagrożenie dla PRM to jest? Przecież żadne. Państwo takie wielkie by się nie rozwaliło przecież przez takiego księdza, ale ponieważ... Tak, no ale ponieważ ten aparat bezpieczeństwa trochę się zerwał ze smyczy, bo mu pozwolono odgórnie, no to wzięli na celowni i zareagowali nieproporcjonalnie. Stąd jest ten właśnie męczennik radomskiego czerwca, jak zostało to nazwane. Myślę, że to jeszcze będzie o tym mowa, że też pan dyrektor sygnalizuje.
No myślę, że niestety muszę przerwać ten pasjonujący panel, ponieważ wyczerpaliśmy ramy czasowe. Za chwilę mamy kolejny punkt naszej uroczystości. Ale myślę, że pociągniemy ten wątek. Pani minister, ja trzymam za słowo i myślę, że my zorganizujemy spotkanie. Myślę, że we wrześniu panią minister zaprosimy tutaj na dłuższe spotkanie w Radomiu. To w związku z też z początkiem działalności. No myślę, że to na pewno. Pani minister może być pewna kolejnego zaproszenia do Radomia. Ja wiem, że jeszcze dwa słowa, ale dosłownie dwa słowa pan Stanisław. Ja chciałem dodać tylko, że tutaj pani Zofia Romaszewska mówiła o przyjazdach tutaj działaczy KOR-u. Ja mam taką, zapamiętałem w pamięci, jak u mnie byli i rozmawialiśmy o tym czasie najeżdżali i SBC-y, i milicjanci, trudno było wtedy ich tam wyczuć. Jedni się próbowali za tak, drugi za. Pani Zofia, ale była taka piękna sytuacja, do której wspominam. Tak, wspominam do dzisiaj, że później jak rozmawialiśmy, jak się zorientować wreszcie, bo te najazdy ich były takie różne i częste. Jeden, nie pamiętam, czy to był Mirekoński, czy Zbyszek, był Józef Lipski i wyjął kartkę i przerwał tą kartkę na pół. I to było tak piękne, że zostało mi do dzisiaj w pamięci i pomyślałem sobie, przecież te PSB-ki w życiu by nie padły na takie coś. I ktoś jak później do mnie przyjeżdżał, to dawał mi kartkę, wyjmował. Swoją kartkę składałem i wiedziałem, że jest odpowiednia osoba. Także oni byli mało inteligentni, żeby wpaść na taki pomysł, że to nasza taka szczęśliwa sprawa. Bo tyle chciałem powiedzieć. Zostało mi przez tyle lat to do dzisiaj. No dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za chwilę 5 minut przerwy, zmiana dekoracji, żebyśmy godnie mogli wręczyć oznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności. Ale pozwólcie Państwo, że w imieniu wszystkich mieszkańców Radomia podziękuję Pani Zofii za przybycie i za wszystko to, co Pani wraz z mężem robiła w tych trudnych czasach. Dziękuję. Panem uważam za zamknięty, ale będzie kontynuowana. Zawieszona.